Cześć, witajcie w nowym filmie. Ja się witam ze stałego miejsca z malowania. Właśnie się szykuję. Musimy pojechać do zarządcy naszego bloku, bo wczoraj trochę popadało i nam zalało trochę sufit w łazience. Nie wiem, czy to alergia, czy co, ale psikałam kilka razy teraz właśnie przed chwilą i mnie kręci w nosie. Mam nadzieję, że mnie nic nie rozkłada. Więc ustaliśmy, teraz już Michali na mądrzankę, uśpiłam ją, chociaż było trochę ciężko, żeby zasnęła, no ale udało się. I się właśnie ogarniam, wypiję kawę, zjem śniadanie i ruszymy. Umówiłam się wreszcie do fryzjera, bo byłam ostatni raz w maju. Wcześniej chodziłam co miesiąc, a teraz wyjdzie mi przerwa prawie 3 miesiące, bo idę dopiero 10 sierpnia. No ale już najważniejsze, że mam termin i że coś zrobię z tym odrostem, bo jest ogromny, nawet jeszcze chyba, no, jest taki i trochę podatna grzywka, bo wtedy sobie zrobiłam, ale przez ten czas już ona trochę urosła, jest już dosyć długa. Ostatnio mieliśmy taki fajny wieczór, oglądaliśmy najpierw serial, a później wpadliśmy na pomysł, żeby obejrzeć film z naszego wesela i ślubu, więc sobie go włączyliśmy. Pierwszy raz po takiej długiej przerwie. Wcześniej go oglądaliśmy, ale jak dostaliśmy, więc tam kilka miesięcy po ślubie, a niedługo będziemy mieli rocznicę. We wrześniu, więc fajnie było sobie wrócić do tego dnia, powspominać. Więc sobie obejrzeliśmy, oglądaliśmy tylko film, zdjęć na razie nie oglądaliśmy, bo ja kiedyś sobie przeglądałam zdjęcia i tak w sumie mieliśmy ochotę na film, żeby zobaczyć. Więc wstawię wam parę przebitek, bo coś tam nagrałam. Wyglądaliśmy, więc teraz one się właśnie pojawią. Tak się zachowuje pies, jak wraca mokry ze spaceru. Abi, ale wyglądasz. Sznurki przynieś, sznurki. Sznurki, sznurki. Ja właśnie wzięłam się za przygotowywanie obiadu i dzisiaj będą udka z kurczaka. Przyprawiłam je solą, pieprzem, czosnkiem, papryką ostrą i rozmarynem. Do tego ziemniaki i kalafior zapieczony w piekarniku. I może później dorobię jeszcze bułkę tartą do niego. I kalafiora zrobiłam z oliwą,
pieprzem, solą, czosnkiem i też dodałam rozmarynu. Wydaje mi się, że będzie pasować. Więc za chwilkę zabieram się za robienie, a na razie tak to wygląda. I próbuję jeszcze ściągnąć to obicie z dostawki, bo my jej już nie będziemy używać. Chcemy ją sobie schować, ale najpierw chcę wyprać, no bo jednak się troszeczkę to wszystko tutaj w środku zabrudziło, żeby schować czyste. I nie mogę za cholerę odpiąć tego zamka. Nie wiem, jak to zrobić. Nie chcę się odpiąć, mam za długie paznokcie, żeby to złapać, więc poczekam, aż Szymon wróci i wstawię to do prania. Trzeba będzie chyba rozebrać to całe, żeby ściągnąć, bo tutaj nie chcę wyjść, więc poczekam, pomoże mi dokończyć. Wstawię to do prania i potem je zwiniemy i schowamy do pokrowca i do kartonu. Będzie czekać na następną okazję. I obiadek gotowy, także zabieram się za jedzenie smacznego. Ja właśnie popołudniową kawkę będę piła i oglądam vloga Kingi Klimczak. I okazało się, że tej części z przodu, na której mi najbardziej zależało, żeby wyprać, niestety nie można ściągnąć, także całą resztę, którą się dało zdjąć, wrzuciłam do pralki, właśnie się kończy. A ten przód tutaj od środka jakoś będę musiała wyczyścić, nie wiem jak jeszcze, ręcznie, może odkurzaczem piorącym się uda i będziemy mogli schować, więc już nie będzie nam tutaj zawadzać. A jeszcze złamał mi się paznokieć, ten środkowy, nawet nie wiem kiedy, łamał się tutaj z boku, więc sobie na razie go tak spiłowałam, ale jutro będę jechać do mojej siostry zrobić jej paznokcie, więc może sobie na szybko, jak już będzie rozstawiony sprzęt, dorobię tutaj tylko ten boczek, bo jeszcze nie są takie złe jeszcze. Jeszcze mogę je trochę ponosić, chociaż już trochę odrost zaczyna być widoczny, ale nie chce mi się na razie robić całych paznokci, więc na razie takie zostaną. Podoba mi się ten French, także jakoś będę musiała sobie tego jednego odratować. Ja niedawno wróciłam do domu ze spaceru i pokażę wam na szybko, co kupiłam. W Action kupiłam przysmaki dla Abi. Skaczki pewnie nie są z najlepszym składem, ale już nam się wszystkie skończyły, więc takie małe. Kupiłam takie gąbki magiczne z polecenia mojej siostry. Szare. Prześcieradło do łóżeczka, bo było w takim ciemno-szarym kolorze, będzie nam pasować. Na dwa jasne. I rajstopki, bardzo ładne, szare i czarne. Czarne są w takie paseczki, a szare z takimi warkoczami jakby. 62-68 rozmiar, więc zobaczymy. No, wydaje mi się spoko. Dosyć duże są jak na ten rozmiar. Wydaje mi się, że wypadają większe. Tu jeszcze jakieś są metki. A, tu jest klips. Więc te szare są takie. Nie są jakoś bardzo grube, ale nie są też cienkie. A te czarne, zaraz zobaczymy. O, te czarne też fajne. Taki prążek lekki. Spoko. I w Hebe kupiłam gąbeczkę, bo była w promocji. Zastanawiam się w ogóle, czy te gąbeczki różnią się czymś między sobą, jeżeli chodzi o kolory. Bo tam są w tym samym kształcie, ale w różnych kolorach. I na przykład w przecenie był tylko ten kolor. Czy one się czymś różnią? Jakieś, nie wiem, są bardziej miękkie, twardsze. Bo tak według mnie one się niczym nie różnią, tylko właśnie kolorem. Mamy żółtą, pomarańczową i teraz właśnie taką niebieską. Zobaczymy. I kupiłam sobie dwa cienie z Catrice. Były w promocji. Ja teraz na co dzień się aż tak mocno nie maluję, nie robię takich skomplikowanych makijaży, więc stwierdziłam, że wygodniej będzie włożyć takie dwa małe cienie niż całą paletkę, z której używam jednego czy dwóch cieni właśnie.
I kupiłam właśnie dwa w kolorze Matte Fastic Beige 0,20. Zobaczymy w ogóle, czy on ma... No. Kryje. Czasami te beżowe są takie dosyć miękkie, jest fajne. I błyszczący Frosted Bronze. Taki właśnie, bym powiedziała, ciemny złoty. Zobaczymy na tym. No, całkiem ładny taki złoto-szampański kolor. Ma takie większe drobinki, fajnie wygląda. No, zobaczymy, jutro się pomaluję. Także przetestuję sobie. No i całe zakupy. Nie poszalałam, ale w sumie nie planowałam nic kupować. Takie są zakupy. O, jak jest rozmazane, to się ładnie błyszczy. A jak się bardziej rozetrze, to się te drobinki robią mniejsze. No spoko, zobaczymy, jutro się pomaluję. Słuchajcie, mamy prawie 21, a ja wpadłam na genialny pomysł, że zrobię jagodzianki. Pierwszy raz w życiu będę robiła jagodzianki, więc zobaczymy, czy mi wyjdą, jakie wyjdą, o ile w ogóle wyjdą. Mam nadzieję, że tak i że nie zrobię bałaganu w całej kuchni, bo nie będzie mi się chciało już piąty raz chyba sprzątać dzisiaj tutaj. Więc zabieram się za robienie i pokażę, co to mi wyjdzie. Tutaj mamy 25 gramów świeżych drożdży, jedną łyżeczkę cukru, 250 ml ciepłego mleka i 4 czubate łyżki mąki. I teraz to wszystko mieszam i muszę odstawić na 15 minut w jakieś ciepłe miejsce, żeby coś tutaj zaczęło się dziać. Także zobaczymy. Oczywiście jak na złość waga kuchenna się rozładowała, więc robię tak jak myślę, że będzie dobrze. Więc tutaj mam mąkę, cukier, jajko, szczyptę soli, masło i teraz to wszystko wymieszam. Do tego dodam ten zaczyn, który się teraz ogrzewa pod kocem. No i z tego będę wyrabiać ciasto. Tutaj mam przygotowane jagody. No niestety mam właśnie tylko tyle, ale no zobaczymy, może na kilka chociaż starczy. Zrobimy na próbę, najwyżej jutro zrobię drugą turę. I kruszonka. Zobaczcie, jak mi urósł ten zaczyn. Więc dodaję go do reszty i urabiam ciasto. Dobra, wyszło mi 5 takich małych. Zobaczymy, czy urosną. Z przepisu powinno wyjść 16, no ale nie mam tylu jagód niestety, więc jutro będzie druga partia. No i wkładam na 20 minut 180 stopni góra-dół i zobaczymy, co z tego wyrośnie. Oby coś z tego było. Mam nadzieję. Dobra, coś pachnie. Podkręciłam jeszcze troszeczkę jednak piekarnik, żeby się ze 2-3 minutki bardziej przypiekły. Już widzę, że źle zrobiłam kruszonkę, ale myślę, że w smaku będzie i tak dobre. Więc zaraz wyciągam i pokażę, co to mi wyszło. Spróbujemy w ogóle, czy dobre. No i proszę, mamy coś takiego. Zrobiłam zbyt rzadką kruszonkę i ona się rozpuściła. Tutaj pękło, tu wyleciał sok. Ale wydaje mi się, że mogą być smaczne, bo ładnie pachną, więc chwilę poczekam, aż wystygną i zaraz sobie jedną spróbuję. Tutaj na tyle, że się prezentują trochę lepiej. Trochę się za mocno tutaj przypiekło, jednak mogłam ich nie zostawiać. Ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz nie ma tragedii. Tak wyglądają w środku. Wzięłam tą pękniętą najbardziej, więc ona tak się nierówno przekroiła. No, zobaczymy. Cześć, ja się właśnie ogarnęłam, pomalowałam, ubrałam, zrobiłam włosy i dzisiaj mam trochę inny makijaż. Na całej powiece mam ten matowy dzień z Catrice, który sobie wczoraj kupiłam. Na dole i w załamaniu bronzer i zrobiłam sobie kreskę cieniem z paletki Huda. Taką trochę wyjechaną w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. On jest taki brązowo-śliwkowy, można powiedzieć, więc troszeczkę taki inny odcień. I dzisiaj muszę od rana ogarnąć w mieszkaniu po tych wczorajszych pieczeniach. Muszę zrobić drugą turę jagodzianek, tylko trzeba jeszcze je kupić. I no, przejadę całe mieszkanie, ogarnę, później pójdziemy razem na spacer. Taki mamy plan.
I po południu podjadę do mojej siostry, bo będę jej robić paznokcie, więc przejadę się, a Szymon zostanie z Michalinką, bo z nią to byśmy tego nie ogarnęły. Wezmę im też jagodzianki na spróbowanie, mam nadzieję, że będą smakować. Koszą trawę za oknem z jednej i z drugiej strony, więc trochę są takie małe zakłócenia, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo nie było tego słychać. Więc zapraszam na kolejny i ostatni w tym vlogu dzień ze mną. Dzisiaj będę już go kończyć i może uda mi się go jeszcze dzisiaj albo jutro rano wstawić. Także zapraszam do kolejnego dnia i do zobaczenia. Dobra, dzisiaj druga tura. Już mi wyszły bardziej kształtne. I zobaczymy. Naładowałam trochę więcej jagód do środka, więc powinny być jeszcze lepsze. Jesteśmy na spacerku. Trochę chodzimy. To jest więcej cienia, więc jest naprawdę przyjemnie. Tak wyglądają teraz nasze spacery. Fajnie. No ale... Dobra, my sobie chwilkę pochodzimy. Nie mamy zbyt dużo czasu, także taki w miarę szybki spacer. I później pojadę już do mojej siostry, także myślę, że wystarczy już vloga. Więc życzę miłego dnia, wieczoru i do następnego. Pa, pa, buziaki. Zobaczcie, to jest to, na co czekałam cały rok. Tatarek, tylko się niestety żółtko rozleciało, ale... Zajadamy się smacznego i mamy takie grzanki z masełkiem czosnkowym, będą...